Ej, zrobimy sobie zdjęcie, co? Kurwa, trener. Ja cię pierdolę. Ja muszę dużo powiedzieć, co? Ja kurwa, zajebać dzisiaj. No. Ale by było, kurwa, przez łeb. No, byłoby. Front flip by był. No, trzeba uważać. Trzeba uważać. Siema wszystkim zajawkowiczom. Cześć. Dzisiaj trzeci dzień jazdy po remoncie KTM-a. Mówiłem się z Pieczarką i z Karem na jakiś trening w środku tygodnia, godzinkę, półtorej może, nie wiem, pojeździmy coś. No i trzeba się powoli przygotowywać, powoli, już za późno tak naprawdę, do Beskid Hero, który 7-9 czerwca się odbędzie. Ja w zeszłym roku zdobyłem trzecie miejsce w klasie Hobby Masters. Tyle zabrakło do drugiego miejsca, ale spierdzieliłem drugi wyścig. Wpadłem gdzieś tam, straciłem trochę czasu. Trzeba zapomnieć o tym, co było, i jechać to, co będzie. Natomiast w tym roku ambitnie zapisałem się do ekspertów. Będzie rzeź. Tym bardziej, że miesiąc nie siedziałem na motocyklu po tej awarii. No ale nic, no, trzeba jakoś te 8-9 dni wykorzystać na jazdę. Coś potrenować, coś pojeździć. No i cele na Beskid Hero są takie, żeby ukończyć, a wynik jaki wyjdzie, to drugorzędna sprawa. Ukończyć całość zdrowy, z uszkodzonym motocyklem, bez kontuzji dojechać. Ciekawe jak tam te moje skurcze, które non stop mnie łapią, z którym się non stop borykam, jak będzie w tym roku. Pewnie się znowu ujawnią. No i nic, no. Coś tam popierdzielę. Mokro, kałuże! Wow! Ale zawaliłem głową o tą gałąź tam. Oła! Po naszemu, po śląsku, bym powiedział, ale się klupny w łeb! Taka to sekcja fajna. Wow. Dziura. Dobra. Dobrze, lecimy na pysk. To jest taka nasza sekcja kamienista, na której można bardzo fajnie sobie wyregulować zawieszenie. Duże kamory, luźne. Można jechać w dół, można jechać aż tam do góry i klik za klikiem sobie dostroić, tak aby nie było w kierownicę. Ostatnio testowałem tutaj motocykl od Karego z zawieszeniem Leszka Drogosza. No, szedł świetnie. Miałem wrażenie, że lepiej od mojego. Ja mam przez szupla zrobione. I to nie jest tak, słuchajcie, że my promujemy jednego, czy drugiego, czy ja tam bardziej z szuklem, ktoś tam inny z Drogoszem. Nie, generalnie raczej się znamy. I tak na samym początku szukamy dobrych rozwiązań, żeby wam to przekazać, żeby wam to opowiedzieć, co jest dobre. Na poziomie tych tunerów, uwierzcie mi, każdy jest dobry. Każdy ma swoje rozwiązania, swoje techniki. Każdy z nich robi coś dobrze i poprawia to, co było złe. Oczywiście kosztuje to trochę pieniążków, ale efekty są zadowalające. Więc absolutnie nie traktujcie to stronniczo, że
tylko jednego z nich promujemy czy coś, bo to nie o to chodzi. Jak mi ktoś powie, że takie rękawiczki są super, to ja nie potwierdzę tego, dopóki ich nie wypróbuję. Mam jakieś wypróbowane, jestem zadowolony, ale mają swoje wady. Często gęsto robią się tu dziury, jakby tu były za ciasne zrobione. A jak kupię luźniejsze, to mi się robią fałdy i łapię się z tej. No popatrzcie, jeżdżę po lednikach, są super, ale nie są jakieś strasznie wytrzymałe, mocne. Ale jak dla mnie, ta część i śliskość trzymania kierownicy jest perfekcja, więc jeżdżę w takich, po lednik. Ale miałem Foxy, 3 razy droższe i stwierdzam, że są do dupy, naprawdę. Mi nie pasują, może komuś pasują, ale mi nie pasują. Są cienkie, są odciski, popruły się tak samo jak i te. Więc nie zawsze to, co jest najlepsze, musi być najdroższe. Pamiętajcie o tym. Moi koledzy jak zwykle spóźnieni. Ciężko się z nimi umówić na godzinę. Będą pompować. Pieczarka dzisiaj powiedział 5 minut spóźnienia, 50 pompek. No trzeba będzie to nagrać. Jak to pieczarka pompuje 50 pompek. A już mu tych 5-minutówek trochę minęło. Thank you.
Trener, co jest? Trener! Chcę ci pomóc! Czekaj. No jest to luźne. O, widziałeś. Ile czasu? 24 minuty, no 5 dojazdem. 25. Miałem być 25, tak myślał, to tym lasek i tu nie. Ty, ale łapy mi tak zbetonowało po 10. I puściło potem, nie? Potem było lepiej, no ale był kryzys. Kary, wiesz, że tam chcą chłopaki, żeby zobaczyć twój motor. Masz oryginalną Ukrainę i chcieli, żeby zobaczyć, pokazać. Pięknie. U Włocha, u tego gościa. Do Kuby Moto trzeba zadzwonić i Kuba Moto ma... Ten gościu robi naklejki, one są bardzo grube. No, ile mikronów? Nie pamiętam. Ale mają... Znaczy, lepsza jakość od Blackbirda. Fajnie. Jak oryginały, no. Koszulka pod kolor, elegancko. Ty, a teraz Esberg jest, nie? Się tam z chłopakami niektórymi gadałem. Mi się przypomniało. Pierwsze nasze zawody. Na pierwsze zawody, na które pojechałem w życiu, ty chyba też, nie? Tak. To pojechaliśmy na Erzberg. 2014 rok. Wariaty, nie? Powiem tak, nie pamiętam. Pieczarka nas na gusiu, bo tyś już był, nie? Parę razy wcześniej. Ja byłem dwa razy wcześniej. Dwa razy byłeś na Erzbergu, nie? Zabrałem kolegów na pierwsze zawody w życiu. Erzberg Rodeo. Pamiętasz wynik? Ja pamiętam. Mhm. Po pierwszym prologu byłem 700 któryś, a drugiego już my jechali, bo nie było sensu. Stwierdziliśmy ja i spadłem na 900 który. Więc nie pamiętam, bo ja byłem cały czas naprany. No. Tam się nie spało. Tam się nie spało. Tam się piło. I tam trzeba było potem jechać. To na pewno nie był padok ciszy. A nasze żeberka to jadło pół padoku. Ale ty się kierą przeciąłeś Austriakom? Tak. O 4 rano odcinki, muzyka na full i tak dalej. Poszedłem raz, bo trochę gadam po niemiecku, mówię. Chłopaki, wyłączcie to, bo już wiesz, jutro trzeba jest wyścig, trzeba się wyspać trochę, nie? A oni nic dalej, wiesz, za pół godziny spokój, poszedłem spać, położyłem się w kamperze i co? I odcinka, i muzyka. Wziąłem się kierę. Wziąłem się kierę, upierdoliłem im kabel z przedłużacza, już było cicho do rana. Tyś to zrobił? Ja to zrobiłem. Ja. No było cicho, było. Ale najlepszy był Rocket Ride. Rocket Ride, trzy górki, no. Wszyscy jeszcze nie cześć mi mocno. Ja. A ja tam ryczałem. Kto nie podjedzie, ten jest pizda. I taka cisza. Same pizdy były. Dełka, ty nie bądź śmiało. Ale byli tacy plujki. Koledzy, co nawet pierwszej górki nie podjechali za daleko. Ale mieliśmy ambicje. No, Erzberg lądują. Co to takiego? A opowiedzcie później, jak żeście byli w górach. Ja myślałem wtedy, że... No powiedz to. A ty mówisz o tym. No. Ale jeszcze tak pojechałem na Erzberg, to myślałem, że jestem największym kozakiem we wsi. Mm-hmm. Co tak, kurwa, pinceta wtedy. No. Co to ja? To jakiś prolog, co to jest w ogóle? Katastrofa. No powiedzcie, jak tam chłopaki w Bielsku wołali. A i myśmy wtedy pojechali do Bastka Krywulta. I był Lennon, Bastek Krywult. Prochaska. I zwieźć tam do... tej Jezioro Żywieckiego, nie? Zalewu Żywieckiego. Zwieźli was tam? Zwieźli nas tam, tam gościu Sery było, tam jest Beskid Hero, tam właśnie biegnie trasa, no. do wody no. się dojeżdża i potem do góry. Tak, a my tam wiesz, musy wszyscy ponabijane, prawie po półtora atmosfery te musy mniej więcej miały. Instrukcji nie? pisało dętka tak. na góry, na kamienie, 1-1 albo 1-2, tak. Tak, ja sobie dopompowałem jeszcze. A to ja na dętce byłem wtedy, na dętce. No i próbujemy z powrotem jechać do góry, nie? No i jedna trzecia górki, koniec, gotuje się wszystko, nie? No. A Prochaska z Lennonem przejeżdżali koło nas, bo myśmy już tam jest powrotem. Po Erzbergu, tam jest powrotem i Prochaska leciał Erzberg! Erzbergowcy. No, taka była nasza przygoda na Erzbergu, także do dzisiaj gdzieś jest jakiś śmieszny filmik.
No i... Ale zdjęcia moment. Pamiętam. Jak podjeżdżamy wszyscy. Pierwsze zawody na Erzberg, no. I wtedy się Karego pytałem właśnie przy wodzie. Kary, masz narzędzia? A co, ci się motor zepsuł? Nie, ja muszę motor rozebrać na części, bo ja tu nie wyjadę. Nie, to było zapałki czy masz? Aha, będziemy sobie tutaj nocować, kurde, no. Masakra. Ja nie byłem wtedy z wami. Ale, przyjechali chłopaki, pospuszczali nam powietrze. Ledon. To tak, tak, to musicie tak i tak, no iśmy tam się wyratowali z tego. No i nas dopiero nam pokazali, jak się pczoła. Tak, no ale to było też pierwsze góry moje, nie? Wtedy. Tam u nich. No było i tak. Także, panowie, trzeba mieć ambicje. Tak, tak. Nie zawsze takie najwyższe, ale trzeba próbować, no. Przygoda życia. Esberg. Potem życie weryfikuje. To była, pamiętam, 20 edycja to była Esbergu, na której żeśmy byli. 20, tak, tak. Mam koszulkę, żeby koszulkę i softstrzel kupił. No. Pamiątka jest, parę zdjęć też. No. Dobra, to co, oramy dalej. Oramy dalej. Nasze sekcje. A ja korzystałem z okazji, że coś nagrywamy, mam kamerę na treningu. Pieczarka. Kary. To muszę wam opowiedzieć o pewnym projekcie, który robiłem od grudnia zeszłego roku z moim informatykiem do marca. Uruchomiony został 1 marca. Ten projekt nazywa się portal ogłoszeniowy www.96moto.eu. EU dlatego, że chcę z tym portalem wyskoczyć nie tylko na Polskę, ale i na inne kraje Europy. On jest już w tej chwili tłumaczalny na 9 języków. Jest to portal, założenie tego portalu było takie, żeby zrobić stronę, na której będzie wszystko. Kupisz motocykl, wystawisz motocykl, nowy, używany. Kupisz ciuchy, akcesoria, części, ochraniacze, kaski, buty. Wszystko. Znajdziesz też kalendarz imprez motocyklowych. Nie tylko zawodów, ale i zlotów. Można ten kalendarz sobie filtrować po kategoriach, po typie. Czyli, nie wiem, hard enduro, enduro, zloty motocyklowe, imprezy motocyklowe, cross country, wszystko w roku, w danym miesiącu, wszystko ci się pokaże. Portal działa, jest stworzona do tego strona na Facebooku 96moto, czy też 96moto, jak zwał, tak zwał. Ponad 2000 osób już polubiło stronę. Każde ogłoszenie, które jest dawane na portal, wrzucam je dodatkowo jeszcze na tego Facebooka, na naszą stronę z hashtagami. Ale idzie pieczarka. Trzeba trzymać odstępy, bo kamienie lecą, można dostać w lampę. O, jak tam poleciały. Każde ogłoszenie dajemy na 96moto. Jest też zrobione forum motocyklowe 96moto. Również zapraszam wszystkich, nie tylko endurowców, crossowców, ale każdego motocyklistę. No i zrobiłem również 96moto Movie. Ojej. Coś poszło nie tak. 96moto mówi kanał na YouTubie. Na razie jest 50 parę tam subskrypcji. 4 filmiki są wrzucone. Kanał powstał po to, żeby każdy motocyklista, który chce coś dodać, nie zawsze ma swój kanał, a chciałby się podzielić jakąś tam fajnym filmem z trasy, może przesłać do nas taki filmik poprzez stronę do przesyłania plików. No i wtedy poskładam taki film i wrzucę na YouTube'a, naszego YouTube'a 96moto mówi. Także namawiam wszystkich do dodawania ogłoszeń. Ogłoszenia wszystkie na portalu 96moto są bezpłatne. Zrobiliśmy również koszulki 96moto. Nasza cała stara ekipa chłopaków jeździ w tych koszulkach, ale nie tylko. Paru nowych, dobrych rajderów również w nich jeździ. Okleina na motocyklu również 96moto. I będą również kiedyś jakieś inne gadżety związane z portalem i z tym adresem. Co? Zmęczyłeś się?
To jest właśnie koszulka 96 Moto. Kary ma zrobione pod okleinę z stawkami tego koloru. Koszulka 96 Kary Moto. Kary Moto, pokaż się. Kary Moto, Kary Moto. Także teraz będziecie widzieć nas w takich barwach na zawodach. To jest koszulka George Enduro. Dobra, to lecimy dalej, co? Chyba, że pieczarka atakujesz skałkę. No to dawaj, cię nagram. Brawo. Nad urwiskiem. Ten to strachu nie ma, co? Ja tak nie umiał. Co to za sekcja tam nowo? Przerąbaną. O fuck. A da się tam zjechać, czy nie bardzo? Nie. Czy drzewo jest tam? Co tam jest? To kary tylko raz jechał w niedzielę. Wow! Ciasno! Kurwa! Przeklęte gałęzie! Ściągły mnie z motora! Krótka sekcyjka, ale taka... sypka i z kamieniami. Kaś ty tu chciał jechać. Ale jak ja ci mam pomóc, jak go siedza teraz. By to Adaś widział. A już żeś był. Prawie. Zamówić wam pizzę na dowóz! Bo się ćmi! Wyjechałem na strzał, ale na trawers! O kurwa! To było dobre, nie? Te sekcje, nie? Ja tu trawersem tak w lewo, w prawo, ale pewny szwung mi aż do góry. Bardzo ładnie, żeś jechał. Na nóżce. Tak, bardzo ładnie. Także trochę Jarvisował. Ja za którymś razem też na nóżce. No. Poklepali się po dupcie wszyscy? Tak, jedziemy do domu. Jedziemy. Także nara, synki, youtubercy.